Siema, witam was w kolejnym odcinku, zagramy The Binding of Isaac Afterbirth, New Run, SSL, Normal, let's go, my brothers, and let's move this fucking green screen, because się przesunął. O, idealnie, napierdzielamy Azazielem i... no nie wiem jak to działa na nim, więc chętnie się przekonam jak działa IPCAC na Azazielu. WWZiele i IPCAC to może być śmieszne, jeżeli on będzie wybuchał, ale wątpię. IPK chyba dawał dość dużo damage'a, nie? Tylko czy on tak będzie działać? Nie, dobra. On na Azul będzie tylko zatruwać, no jasne. Tutaj nam nic nie da, więc w sumie... hookers... O tamten run... Zróbmy sobie jakiś lepszy. Zróbmy sobie pytajnik, żeby był na początku i pytajnikiem jest... Glowing Hourglass, dobra. Nigdy z tym nie grałem i w sumie... Nie wiem, Gimpur się tym jarał, z tego co pamiętam. Więc chętnie spróbuję z tym zagrać. O ile pamiętam, to cofać się do poprzedniego pokoju, tak? Zaraz sobie spróbujemy tego użyć w jakimś sensownym momencie. Tylko nie wiem jeszcze w jakim. O kuźwa, zejście w dół nad otwarłem, fajnie. Nie idziemy tam, idziemy sobie tutaj. Spróbujemy co możemy sobie z tą właśnie... klepsyderką zrobić. Tylko najpierw niech jakaś ładna okazja się tutaj nadarzy dla nas. Fuck you! Ja myślę, że mój Brimstone się załaduje, zanim do niego podejdę, ale... najwyraźniej się udzę, żeby w niego wpierdzielić. Ej, właśnie ciekawe, czy jakbym teraz stracił te pół serduszka, jak straciłem w sumie, nie? Znaczy, po cofnięciu czasu bym je odzyskał. Nie, czy cofanie czasu jakoś działa tak... idealnie, czy nie wiem, przykład życie, czy życie się nie cofa, nie? Nie wiem o co chodzi, dowiemy się za chwilę. Wait, recording jest na pewno 60 klatek, bo tak, nie sprawdziłem czy się nagrywa, więc wolę teraz sobie zrobić takiego quick checka. Ale wygląda jak miało się nagrywać. Widzę, że są lekkie ściny takie przy przechodzeniu między pokojami, czyli kończy się miejsce na dysku. Ach, będę musiał to wyczyścić sobie. Later. Muszę pamiętać, żeby sobie zrobić porządek na tym dysku, ponieważ on jest zapieprzony. Dysk systemowy jest równie mocno zapieprzony, więc... ma to prawo trochę ciąć, no niestety. Windows nie jest idealny i tak się dzieje. Przykro Billowi Gatkowi, że tak jest, ale tak jest właśnie. I właśnie, czy jeżeli teraz cofniemy czas, co się stanie po następnej walce? Czy staniemy kolejny item po bosie, czy nie? Jeżeli tak, to jest naprawdę dobry item do breakowania gry. Jestem ciekawy, jaka będzie reakcja Izaaka na moje chore pomysły, no nie. Oczywiście moje chore pomysły. Muszą przewidywać nieuciekanie od przeciwnika. Jasne. Ej, wait. Działa i daje to samo. Aha, cofnęło czas i też tego itemu nie dostałem. Dobra, to ich po chuj to jest. Cofnąłem to całe. Moje życie też się cofnęło przy użyciu tego. Chodźmy niżej i spróbujmy wymyśleć, po co to może być, po co to się może przydać. Nie wiem jak jest z pick-upami, czy jak będzie jakiś pick-up, jakie serduszko na podłodze. Czy to też się wtedy przeroluje, czy nie? No zobaczymy, co wtedy będzie. Zobaczymy... czy to mi wydłuży zasięg? Powinno. Ładujmy, zobaczmy. Pick. W sumie nie widać tego na tym, na Azazelu. W sumie pewnie dlatego, że shot speed na niego nie działa i ten przedłużenie zasięgu też... dzięki shot speedowi nie zadziała za bardzo. Dobra, nie wiem kiedy tego używać, nie? Jeżeli coś tu dropnie, to spróbuję... No okej, jest serduszko. Cofam się do poprzedniego pomieszczenia. I w tym pomieszczeniu nie ma nic, tak? I to po co jest ta klepsydra właściwie? Co ona pozwala tylko przeżyć, jakbyśmy umierali? No dropi to samo. Więc praktycznie no cofa to, co wszystko miałoby się zdarzyć. Czyli co, załóżmy, że... jesteśmy w katedrze, czy gdzieś tam. I szukamy Izaaka, to możemy sobie na przykład użyć tego, jeżeli wpadniemy w jakiś ślepy pokój, w którym będzie 5 gridów, co? Dla takich momentów tego warto trzymać, czy cół, bo ja nie wiem w sumie. Bo jeżeli cofa i wszystkie itemy, które byśmy podnieśli, to praktycznie nie ma sensu, dobra. Mamy kluczor, więc możemy sobie wejść do naszego roomu. Co to jest w zasadzie, bo nie pamiętam. Explosivo. Sticky bomb shots.
co to robiło? Sticky bomb. Sticky bomb i to shots nawet. Nie, ten jest chleb. Ale gdzie ty idziesz? Nie patrzysz na grę i gdzieś popierdzielasz. To. Tears na have random często become sticky bombs. What? Okej, niech będzie. Brzmi całkiem w pytkę. Brzmi jakby miał być fajny, ale... Zobaczymy jak to będzie faktycznie. No i dalej nie wiem dlaczego mógłbym te klepsydry użyć, nie? Fajnie, te dwa suchardy podniosłem, ale podniosę sobie to. Nawet jak się cofnę, to nic... No nic mi to nie da, bo stracę te dwa suchardy, nie? Nie wiem, no. Już prędzej wezmę w łeb Krampusa. Ale nie, bierzmy klepsydrę dalej. Próbujmy coś z niej wyciągnąć, nie? Nie chce mi się chyba nic bardziej eksplorować. Secret Room mógłbym szukać, ale dobra. Oszczędzę bomby, odpalę na innym poziomie. No nie mam pojęcia. Ej, jeżeli co, teraz się traci, jeżeli cofnę. A, okej. Okay. Będę w tym miejscu. Okej. Okay. Byłoby śmiesznie, jakby to cofało do... Na poprzednie piętro. Bo wtedy czy to miało być też sens? Nie wiem, naprawdę. Na razie jakoś nie mam za bardzo... dobrego pomysłu, na co to może być. Dostaliśmy item, który nam daje randomowe warunki, co ich tam pokoi. Całkiem fajna rzecz. I troll bombka, której nie chcemy. Dobra, dobrze byłoby dostać kluczor, żeby dostać się do tego roomu. Nie pierdźcie, nie przesuwajcie się nawzajem. To żeby się dał item roomu dostać, będę musiał takiego klucza poszukać. Przez Secret Room tam nie wejdę, bo jest za blisko ten pokój. Ewentualnie jakąś kartę do teleportacji mógłbym mieć, nie? Empress, to nie jest coś, co bym chciał. Bear Canal, okej, niech będą. Trzy pajączki i trzy muszki. Bo zawsze to coś jest. Okej, w sumie bym chciał teraz dwa kluczyki dostać, ponieważ do sklepu też byłoby dobrze wejść. Okej, jest jeden kluczyk. Mogę wejść do sklepu, liczyć na klucz jeszcze ten, żeby był w środku. Dzięki temu mogłem wejść do sklepu, kupić jakiś item, kupić klucz i wyjść. Jeszcze wejść do item roomu. No, okej, ale dobra, mój problem się rozwiązuje. Mamy klucz jeden na to, w którym jest i klucz nasz. Co harta kupię i kupię to. Skoro klucza nie muszę. Tam jest co? Tam jest impreza, dobra. Impreza nie chcemy. Znaczy mógłbym go użyć na boss, na walkę z bossem, ale... Nie będzie mi się potem chciało po runę wracać, więc... Olewamy. Rainbow Baby. Familiar, który co strzał strzela inną zą. Randomową. Takie randomowe strzelanie. Okej, kierujmy się w stronę bossa. Ponieważ nic tu po nas. I kurde, po co mi ta klepsydra? Ej, wait, jeżeli... Ja odcinka od Gimpera nie oglądałem, jeżeli tylko tam widziałem chyba na, nie wiem, że miał na miniaturce czy coś, czy na Facebooku się chwalił, że miał klepsydrę i to taki dobry item był, że masakra i dupę urywa, ale jeżeli wiecie do czego można to użyć, to mi możecie napisać. Ja za cholerę nie mam pojęcia. Jera Abundance, okej, okay. Jera Abundance jest śmieszne. Ponieważ robi bardzo ładne breakingi. Najpierw weźmy tutaj. A weźmy Jerę. Weźmy Jerę, jakby miał bez skrzynki. Jest Soul. Jest to w sumie fajne, ponieważ będzie strzały odbijać. W pewnym sensie. Magician, nope. Jerry, bierzemy sobie, idziemy dalej. Jeżeli teraz odpalę kartę, a czyli odpalę klepsydrę, to mnie cofnie tutaj i nie będę mieć tych itemów z Angel Room, prawda? Więc, że idziemy sobie stąd daleko. Nie wiem, no. Lololol, co to jest Super Gluttony? Double Gluttony? Czemu Super się nazywa? Czemu nie Double? Double Blasta. Drop nim jakieś one-upa, co? Czy HP upa, nie one-upa. Nie, to nie jest HP up, ziomuś. No, widzieliście, że ładnie się łza ode mnie odepchnęła. Dobra, tego gówna nienawidzę chorego. Wiesz, to jest takie skurwiałe, że jeżeli do tego podejdziemy, to ucieka w różne dziwne strony. I zazwyczaj w naszą stronę. I nam na ryj leci i rani, więc jest nieładnie.
Te zwykłe gówna są prostsze do unikania. O, jeszcze jedna mucha, jeszcze dwie muchy, nice. Oczywiście dobrze, że wpadłem w to, to było zamierzone. Okej, chodźmy tutaj. Kolejny pokój, który ma dziwny kształt. I moi ulubieni przeciwnicy. Hehehe. Tęczowa kubsko mi nic nie pomoże. Ponieważ mam tylko jedno czerwone serce i nawet jest pełne, więc nie ma co się leczyć. Zostawmy je sobie. Niech rośnie. Niech sobie tam leży. Szybko! Dobra. Karta. Equest message. Dobra, możemy sobie to odpalić na ewentualne tajne przejście, którym nie jest. I więc możemy olać te zwykłe przejście. To jest totalnie casualowe przejście, jakie może być. Trapdur z drabinką jeszcze rozumiem, ale zwykły trapdur to nope. Tam nie wchodzimy. Wolę sobie całe piętro zeksplorować, aniżeli rushować na pałę bez jakichkolwiek itemów po drodze. Okej. Mysterious worek, w którym jest 90% szanse na runy, z tego co zauważam. Za każdym razem w worku praktycznie są runy. I baterie. W sumie mogę Berkona na basę zostawić, żeby mieć taki większy damage przez chwilkę. Żeby go tak ładnie zrekcić. Cherry, dobra. Biorę Jerez ewentualnie jakby był jakiś Devil Room. Żeby mógł do niego się tam wpieprzyć. Czyli Devil Room ze skrzynkami. Oczywiście w dobrym momencie bombę postawiłem. W dobrym miejscu. Czyli to zawsze Arke był strategiem zajebistym. I przewidywałem, gdzie ten trap pójdzie. Żeby dać mu bombę idealnie w mordkę. Ale nie ma Devil Roomu, kurde, ku naszemu zaskoczeniu. No i tak bierzemy Jerę, żeby mieć tam dalej. I oczywiście muszę się wracać, ponieważ item Roomu nie znalazłem podczas mojej wędrówki do tego pokoju. No to muszę się nachudzić. Dobra, może w lewo będzie coś ładnego, pójdziemy tu. Nope! Nic tu nie ma. No i najbardziej prawdopodobne będzie, że to będzie tu. Albo i nie. Ale mogło być. Okej, ty mi w niczym nie pomożesz, ziomuś. Łóżko mi nic nie da, ponieważ wyleczyłoby mnie albo mi dało 3 soulhearty. No 3 soulheartów mi nie da, bo mam czerwone serca. A czerwonych serc mi nie wyleczy, ponieważ są pełne. Ale mogę sobie wejść tam. Lajaj. Ewentualnie na kluczowym żebraku mogę pograć. Ej, nawet nie mogę tutaj tego użyć, no okej. Dobra, spróbujmy pograć na żebraku do pierwszego dropu. I? No i fuck you. Ej, mogłem to sklonować, a czy mogłem użyć... Fuck! Do tego się klepsydry można używać. I spieprzyłem, bo wlazłem z tego pokoju, ale... Mogłem aż użyć klepsydry, to bym tych kluczy nie stracił. Okej. Dobra, w tym momencie ta klepsydra może być wykorzystywana, faktycznie. Chemical Pill Damage, a w końcu jakiś Damage Up się trafił. Czyli jeżeli coś chujowego jest, to po prostu zamiast tracić te klucze, to mogę to rolnąć. No okej, ale dalej jakiegoś lepszego zastosowania dla tego nie widzę. Co to wydawało? All coin pickups have now chance to spawn consumable sack with contents. Okej. To coś fajne i chcę to mieć. Oczywiście są harta też bym kupił, najlepiej. Oluju, co to? Oluju! Ale fajne rzeczy mi powylatywały. Okej. Okay. Weź tego soul hearta. Ej nie, bo tu tyle worku będzie wylatywać. O, jeszcze jedna bomba. Dobra, to tego na pewno nie chcę cofać. Klucz sobie dokupię. Nie mam. Nie mam klucza, nieważne. Nie mam hajsu. Co ja pierniczę. Dobra, chodźmy dalej. 12 minut odcinka, nie jest to jakoś bardzo długo, bardzo krótko też nie. Ale ciśnijmy sobie już na niższe pięterko, ponieważ na tym już nic ciekawego nie jest. Mógłbym jeszcze ewentualnie szukać Secret Roomu, ale jest tyle mi dziwnych miejsc na tamtej mapie, na tamtej mapie, w których ten Secret Room by mógł być, że aż mi się nie chce tego sprawdzać. Hehehehe. I idziemy dalej. Trzymam tę Jerę jedną. Na razie mi się do niczego nie przydała. Nega Spirit, okej. Okay. Kolejny soul hard dla mnie.
Bardzo przydatny. Jakiś survival dzięki temu mam. Okej. Algis Resistance albo Algis Resistance. Kurde. Nie wiem co wybrać. Na przykład nic nie wybiorę. Dobry plan, dobry. Czy to jest fajna runka, ponieważ daje nam fajny. Na fajny czas nam daje barierkę, ale. Ale ci przeciwnicy nie są za bardzo wymagający, więc nie chcę tego odpalać. Ewentualnie na bossa sobie to wezmę. I też nie chcę opuszczać mojej Jerry, ponieważ ta Jera też może się przydać. Jakimś ewentualnie Curse Roomie czy coś. Albo Devil Roomie z czerwonymi skrzynkami. To by zadziałało, nie? Więc chcę ładzić z tą Jerą. Dobra, to jest kupiaty boss. Nie jest on prosty. Chyba. Albo jest w sumie. Niefajne są te małe gówna, które on tworzy. Bo on tworzy ich od cholery. Na szczęście latam, więc te kwasy nic mi nie robią. Dobra, bądź jakiś... Angel Roomem. Dobra, mogę sobie one upa zrobić chociaż. Znaczy two upa. No tyle zdrowia, że nie wiem na cholerę mi ona jest. No i naprawdę, chciałbym jakiś Devil Room dostać. No tyle tego zdrowia, że nie mam na co go przetradować. Elgis Resistance i do przodu. Dobra, trzeba znaleźć item room na pewno. No i Curse Room też byłoby fajnie mieć. Berkano, możemy sobie odpalić kolejne. Berkano nie ma co trzymać. I kolejny worek magiczny, w którym są karty i monety. The World, dobra, odpalę sobie World. Jest Curse Room tam, więc pójdziemy sobie do niego prawdopodobnie. Tak, najlepszy item świata, oczywiście bierzemy go. I odkładamy, ponieważ jest głównym, niech się czuje głównym dalej. My stąd wypieprzamy, jedziemy do góry. Nasz kierunek to jest tam. Otwieramy wszystkie skrzynki po drodze. W których jest więcej worków i więcej baterii. Od cholery baterii robię z tej worku. Fok. Mogę sobie Algisa odpalić. Okej, monetka i bombki. Bogu bomby. Mam bogo bomby i mam te płaczące Isaaki, które robią fajne rzeczy. Kolejny Algis Resistance. Więc centów mi dużo rzeczy leci. I kluczyk. Ładnie. Ogon kota. Okej. Okay. Ogon kota to jest zdecydowanie rzecz, którą ja chcę. Ponieważ jest zajebista jedna trzecia do bycia gap. Misklik. No ale who cares, mamy tego dużo. Secret roomu bym poszukał, więc... Więc bum bum róbmy. No na dole będzie pewnie. Pewnie będzie tutaj. Albo i nie. A nie, secret już znalazłem, wait. Czemu ja myślałem, że jeszcze jest jakiś secret tutaj? Mamy dużo bombów, więc możemy się bawić. Pewnie będzie tu, bo on zazwyczaj blisko jest bossa. Właśnie, z boss roomem się nie może stykać. Ale zwyczaj jest bardzo blisko bossa ten super secret room. Dobra. Znaczy nie mam bogobomb, tylko tfu. Bird Panic, dlatego mi tyle bomb leci. A bogobomby mi po prostu podwajają te bomby, więc no, o to mi chodziło. Ale odwalamy ten Bird Panic, ponieważ Kerthorn plus 2 flat damage, no kto by nie chciał tego, oczywiście musimy to wziąć. Ponieważ free damage to jest best damage. Jak wiecie. Każdy damage jest dobry. Okej, to jest fajne. I chyba powiemy tej klepsydrze fuck off, ponieważ... Ponieważ no po co mi ta klepsydra? Ej, wait, ja mam soula, przecież ja mam wyjebane na wszystkie strzały. Więc ta klepsydra jest gównem. Przynajmniej... Przynajmniej zastosowanie, do których ja ją wykorzystywałem, były jakieś... upiate i mało przynoszące. Jakichkolwiek zysków. Więc powiedzmy sobie, że już tamtego nie chcę mieć. Ensys odpalamy sobie jak najbardziej. Sobie zbombujmy. Hey, wait, w chujowym miejscu to odpaliłeś, Arku. Co ty kurde robisz? Dalej w chujowym miejscu to odpaliłeś. Tutaj. No i wait. Tam jest room. Dobra, nie, wiecie co? Ja wejdę tutaj. Będę mieć lepsze miejsce do odpalenia bomby. Z tego pokoju. Po prostu to walnę tutaj. Ej, wait, czemu tego nie potrafię otworzyć?
Czy ja mam raka jakiegoś, czy czegoś nie widzę? Tutaj powinno być, nie? Okej, okay, Faith, po co mi Faith? Już lotam. Sticky bombs oczywiście też bierzemy. Ej, wait, w sumie jeżeli jestem Azazelem, to ten item na explosive shotsy też nie zadziała. Prawda? Fuck! Co to? I to wypchnąłem. No i teraz no odpal się. Dobrze. Czemu ja tego nie mogę trafić normalnie, to ja nie mam pojęcia. Ruskar, tak. Chubb is like smoke. Mhm. To chyba już wiemy, ziemku. To są takie małe, śmieszne podpowiedzi. To akurat mówi, żeby bombować Chada, ponieważ nie lubi tego. I potem zżera te bomby, ponieważ nie lubi bomb, to je połyka. Lubi połykać. I wtedy wybucha i dużo damage'a mu wchodzi. No akurat też to... O tym już wszyscy wiedzą, więc... Więc się za bardzo... Nie wysilili zrobieniem tych kart. Za bardzo pomocne nie są. Kolejny mamy złoty klucz, więc możemy sobie otwierać znowu wszystkie skrzynki. To znowu jest gówno. Algis Resistance. Albo Algis Resistance. Skałków nie widzę. Super Secret Room zaliczamy. Chyba, że znowu się nie będzie się otworzyć. Jest i ładny. Ładny pieniądz. Kolejny ładny pieniądz. Dobra, to wiecie co? Backtrackujmy do tego sklepu. Coś mówi, że tam będzie coś fajnego. Tam będzie rzecz, którą potrzebujemy. Tam będzie... Grid. Prawdopodobnie. Więc bierzemy Hourglassa, żeby móc wyjść szybko z tego pokoju. Chociaż w sumie moglibyśmy wziąć tego kota, żeby szybko go zabić. Dobra, nie. Chcemy zabić Grida, żeby już sobie poszedł. Nie lubimy Grida. Ale Grida może dać ewentualne hajsy, więc w sumie pójdźmy tam z kotem. 20 minut. Może na boss rush zdążę. Znaczy, dobra, dupa, nie zdążę. Jestem za daleko. Jakby nie szedł do sklepu, to bym zdążył na boss rush. Ale przez to raczej, że tutaj poszedłem, to... Chyba się można pożegnać z tym boss rushem. Ponieważ została mi minuta. A jeszcze będzie pewnie jakiś Devil Room, który będę chciał odwiedzić. Nie ma co. Nie! Dobra, na pewno już nie zdążę, ponieważ jeszcze będę podnosić 3 razy klepsydry. Bo tak. Czemu by nie? Jeszcze jest jeden pokój między nami, dobra. Nie ma kuźwa co. Tutaj wchodzimy. Dobra, nieważne. Szpiguły mi zajmą 3 dni. Full health. Infested, okej, okay, infested to jest spoko. Rzecz. Algis odpalamy. Dobra, zdążyłem. Nie ma Devil Roomu, okej? Okay? Jera Abundance, chodźmy tu. Szkoda, że nie mam... No nie, no gro! Gro ty szmato! Ja cię nienawidzę po prostu. Nie wiem, jak wygląda nowy boss rush. No, ale muszę to zrobić. Muszę to zrobić, to jest za dużo damage'a, żeby to odpuścić. Dobra, mój damage jest teraz przynajmniej... wymaksowany w menu. Tak, tak, te menu nie ma za bardzo żadnego pokrycia w tym damage'u, który my mamy. I możemy wyjść ponad ten damage, który jest tam pokazany. No ale poglądowo sobie chciałem sprawdzić. No nie, bo ty wpierdzielasz się w kamieni i rozwalasz. Dobra, ciebie nienawidzimy. W sumie nie wiem, czy było worth walczenie tutaj. Aha, bo mi się odnawia... O! Ej, zajebiste, że co każdą falę mi się teraz odnawia. Mój item. Okej. Okay. To jest dobra mechanika. Fajnie, że to zmodyfikowali. Okej, okay, Soulheart nawet wyleciał. Fajnie byłoby, jakby to monstro było gdzieś blisko. Tego Fallena, no dobra. Nie musi nawet. Okej, okay, byłoby tylko jakieś Soulhearty dropiły i... żeby jakieś ładne rzeczy leciały. Też runki mogę wykorzystywać, ponieważ... Jeżeli charge się liczą, to itemki, które dropią, itemy co ileś pokoi też będą działać. Więc win-win. Okej, okay, Janioła możemy wypieprzyć. Jest tam Dark One. Można Dark Two? No nie, rób mi tak, ziomuś. Ile ja mam serc czarnych? W sumie to są te moje azazelowe pierwsze. Nie straciłem ich. Kiek. Dobra, czas użyć, bo nie wkurzasz. Dobra. Ej, nie, no tylko na Gupikularego to po... Mogę na niego to wykorzystać chociaż. Gupilary będzie zniszczony w 3 sekundy, bo mam Greenstone'a. Brrr. Ciekawe, czy to ma mniejszą ilość fal, czy taką samą, czy większą. Zobaczymy sobie.
Ciekawe też, czy jakiś item na końcu będzie dropić. Byłoby fajnie, jakby tego nie zmienili i dalej dropił. Ensu zwierzę. No kolejne Ensu zwierzę. No po cholerę mi to jest. Weź mi to growy tłumacz, dobra. Zaczyna się czas, kiedy ja zaczynam się wpierdalać. We wszystko, co się rusza. Dobra, to tego się chcemy pozbyć. Ponieważ to będzie wkurzać. Lukiego możemy sobie rozwalić normalnie. Ponieważ jestem jednym celem. No nie, te muchy sobie jeszcze porozbił. Fuck you. Dobra. To wyszło ładnie. To wyszło zajebiście wręcz. Nie! Dark spellu. I stąd. Ciebie rozwalamy, priorytet na niego. Teraz to. Spokojnie, żeby mnie się nie dać trafić za bardzo. Na niego! Oczywiście. Mamy jedną głowę kota, wykorzystaj ją mądrze. No i znowu ten liść, super. A ten liść mi się akurat nie przyda za bardzo teraz. Jeszcze ta mucha lata tutaj. Teraz dopiero. Jest czysto. Burkano odpalamy. Ensus Vision. Hagglass Distraction. Hagglass odpalony. Może jakieś zejście się otworzyło tutaj? Hm? Nie otwarło się nic? No to nie. No to idziemy sobie. Dostaliśmy kosę i ten... I liść, który w sumie nam się nie przyda. Kosy się przydadzą, ale straciłem na to dużo zdrowia na pewno. Fuck you! Oczywiście. Typowa arena. No i tutaj już niestety się nie ładują te itemki tak samo jak na Rushu. No spoko, że działa tak samo jak na Grid Mode, te ładowania itemów. Dobra, jesteśmy już na łąbie, więc to są trzech przeciwników tu jest. Ja dostaję dwa razy więcej damage'a. I ogólnie jest niefajnie. I ogólnie mam mało zdrowia, więc... Wypadałoby jakieś soulhearty uzyskać za chwilę. No oczywiście... Pajączki dostanę. Chciałem soulhearty, dostałem pajączki. Ej nie, tu są same pająki w tych czerwonych skrzyniach, no what the fuck. Jaja sobie robicie. Wypad stąd. Czym jest ta runa? Petrol Change, okej, okay. Petrol Change. Możemy wykorzystać, najlepiej jakby użyć go na... Okej. Okay. Tutaj możemy to użyć nawet. Ale ewentualny Devil Room byłby też spoko. Ponieważ w Devil Roomie mogą być itemy do Gapiego, a jeżeli nie ma ich od razu, to możemy na taki item do Gapiego przerolować, więc jak najbardziej czekamy do Devil Roomu. Na razie. Dark Bomb by się przydał. Tylko zdrowia mam mało. Ej, dobra, tu jest ciemno i nie widzę. Nie widzę przejść. Runki dropio. So hard dla mnie. Ej, i klątwy usuwa zajebiście. Widzę wszystko. Vision is clear, ja know. Troll bomby. Mech. Idź pan w chuj z tą troll bombą. Okej. Okay. Tych trzeba porozwalać, ponieważ oni są bardziej wkurzający niż to są tutaj lata normalnie. Au, dlatego są wkurzający. Niestety, bo się pojawiają znikąd i umierają. I ciebie umierają, znaczy. Pull health. Albo Petro. Dobra, weźmy sobie pull health. Ewentualny... Na ewentualną śmierć. Lepiej to trzymać. Fuck you, ej, dobra, muszę z tym się synchronizować jakoś. Takie pokoje są fajne. Resistant. Nie no, full health bierzemy. I nasze Petro bierzemy na walkę z bossem. Petro jest tu. Kluczyk, aczek, kluczyk, serduszko bierzemy, żeby mieć full health. Teratoma idzie w dupę. No i oczywiście nie dostałem tego, co chciałem. HP up, kolejny. Kolejny HP up, kolejny brak. Devil pieprzonego Rooma, więc idziemy sobie tam. Liczymy na jakiś cricket head czy coś. Ewentualnie item do kota kolejny. No i penis. Tego nie chcemy. Mógłbym to wykorzystać na walkę z Megastanem, ale... No właśnie. No właśnie, ale. No właśnie, ale wolę trzymać sobie. Ówkę kutka.
główkę Kikutka. Chodźmy tam. Pół godziny, lelelelelel. Tam pisze pół godziny, a tu tylko 26 minut. O co chodzi? Co to za czary? Are you a wizard, Harry? Harry, you're a wizard. Dobra, weźcie się, umrzyjcie, ponieważ to się robi niebezpiecznie, jak raz jest tyle. W sumie miałem tego soula, więc... Czy ja mam wysrane w te łzy? Co ja robię? Czemu unikam? I łzy nie mogą trafić. Czy pewnie jakoś mogą, no ale... Ale bardzo, bardzo rzadko. Dobra, tutaj nie wejdę, ponieważ to jest boss rush. Czy boss challenge room. Który jest zły, niedobry, paskudny i nie możemy wejść, póki nie ma jednego serca. Lub mniej. Czerwonego oczywiście. A item do kota? Nie, ale infem jest fajny. Jera Abundance, dobra. Gdybym wiedział, że tu Jera jest, to ja bym odpalił Jera zanim bym otwarł skrzynkę, więc... Trochę kijowo na mordę, że tak się stało, że nie sprawdziłem tego. Odpalmy tu. To pewnie nie będzie za to itemów. Więc... Worth it jak cholera. Nie! Super karta. Bierzmy Algis. Mogłem to głową kota porozwalać, ale chcę mieć charge na pokój, w którym się walczy. Szkoda też, że nie mam żadnego itemu, który nam daje więcej charge na spacebar itemie. Nice! Quadra kill! Zabij ci wszyscy. Steven, no i patrzcie, jak nie mam Jerry, jak nie użyję Jerry i nawet nie mam Jerry, to są itemy. Więc o co chodzi. Agres. Steven, to jest bardzo ładny damage up. Sobie odpalimy, ewentualny HP up. Może będzie? Nie ma. Dobra, co to za pigułki są? Fire Peel. Health up. Speed up. Okej. Okay. Całkiem spoko piguje. W sumie health up był, nie taki jaki chciałem. Bo nie taki jakiś myślałem, myślałem o placencie. Ale był health up, tak, polecam. Polecam, potwierdzam, pozdrawiam, Piotr Felczewski. Jakieś szkałka z krzyżem? Jest jakiś krzyż na mordzie, nie ma krzyża, dobra. Możemy iść stąd. Item. Hop. Ensu zwierzę, dobra. Zensusujmy sobie to. Na dół jest boss, no oczywiście. Dobra, proszę o Devil Room tutaj, nie? Na tym piętrze. Już musi być Devil Room tutaj. Znaczy pewnie nie będzie, bo chyba dostałem demę za czerwone serca. Więc pewnie nie będzie, no ale... No jak chciałbym. Jest mniejsza szansa, ale jest. Liczmy, że będzie. Ponieważ mamy tyle pokoi, tyle pięter zrobionych bez Devil Roomów. Że się można zesrać. A żadnego Devilia w tym ranie nie zrobiłem. Resistant albo Resistant. No same Resistant wypadają. Wypadają Resistant, Jolipapą. Chodźmy tu. A co jest tu? A tu jest kolejny elfa. Kuźwa. Dalibyście mi coś normalnego. Joker, dwa jokery, proszę. No, penis ci w cycki. A tu of Clubs? Lol, co to za magia. Nara. Jest! Jest nawet hash now, quiet now. Dobra. Wypierdalamy z tym. To chcę. Nie wiem, jak będzie działać to. I bierzemy łapę kota. Wypad, bo mi się zamknie. Nie. Wypad. Wypierdalaj stąd. Nie. Zdążyliśmy do Blue Waffla. Dobra, i teraz czy ja dam radę? Okej. Okay. Zdążyliśmy tutaj dobiec. Niech będzie, znaczy nic mi to nie da za bardzo. Mogę sobie poużywać tego, tak? Muzyka jest zajebista tutaj, naprawdę, więc sobie podgłośnie. Mamy judgmenta. Ej, dobra, to był fuks, to był teraz fuks jak chuj. Bez tego gapiego pewnie tutaj nie wszedł, bym się cykał. Mogę na tym grać. Wejdę tutaj. Number one? Albo co? Bag of bombs to jest? Scatter bombs. Exploded four tiny bombs. Ej, to fajne. Fajne to może być nawet. Ale nie, coś nie wiem.
Czy nam, jak mi naberła zmniejszy zasięg? Nie mam pojęcia jak bardzo, ale będę mógł bardzo często tego używać. A chodźmy na razie tam. Tajny planet jak zadziała z tym? Jak działa tajny... Chyba działał fajnie, prawda? Tak, działa zabawnie bardzo. Tam jest skałka. Trochę się chyba gliczuje ten tajny planet, o im się wydaje. Hehehe. Joker, o panie Janie Jokerowy. JJ Joker, chodźmy. Trzy krzynki, krzynka piwa. No dobra, penis tu jest. Wysrana w niego. Mogło coś być, nie? Dobrze było spróbować. Czemu te kamienie się rozwalają, nie? O co chodzi z tym rozwaleniem kamieni? Jaki item daje to, że kamienie się niszczą? Nie rozumiem tego. Też możecie mi napisać. Pewnie wiecie. Na pewno. Nie no, pewnie wiecie, ja nie wiem. Dobra, na bombę mi nie jest za cholerę potrzebne, więc weźmy to. Liczmy, że też tak bardzo mi zasięgu nie zmniejszy. Mam ten tajny planet, który też tam fajnie zadziała. Algis czy damage większy? Algis czy strength? Chyba Algis. Okej. Okay. Kolejny HP up! Dobra, weźmy sobie go. W sumie niech będzie. Dobra. Ready? Steady? Let's go! Dobra, ty się wytrzymały jednak trochę. Jednak ten głupi nawet tak bardzo nie pomaga. Dobra, ziomuś. Fight me! Nie wiem, czy teraz opalać Algis. Czy nie zaoszczędzić go na inną falę. Też mogę poczekać na jakąś... Na jakiś jego... Ej, wait, ja mam duszę. Jeszcze mam duszę pieprzoną. Dobra. Tutaj możemy poczekać sobie. Aż skończy spać, bo to oczywiście jest hasz. Okej, hasz komora się urowniła. Prawie 1/3 zdrowia. Dobra, muchy. Muchy to jednak... Od much trzeba uciekać, to faktycznie. Fuck. Dobra. Te muchy się konwertują na normalne muchy, na moje muchy. Moje muchy są jedyne prawilne muchy. Mucho machine gun leci właśnie do niego. Okej, okay, prawie 1/3 zdrowia. Dobra, muchy trzeba rozwalić. Śmieszy się, obraca ten mój Brimstone. Dobra, ładnie, połowa zdrowia. Odpalmy sobie teraz. Żeby móc teraz z nim stać. Mogę bardzo często używać tego Brimstone'a. Dzięki temu, że mam Algis. Dobra. Rozbić je wszystkie. Rozbić je wszystkie, kurde. No wygrałem jego, ale i to go pokonamy. Nie ma co. Nie ma co histeryzować. To nie jest taki trudny. A my jesteśmy tacy słabi. Mamy dużo damage'a. Nie jest to w zasadzie run, w którym go zrapiłem tak mocno. Ponieważ tamten run to był jakiś magiczny, w którym go tak ścisłem. Ej, wait, te łzy namierzane jakoś chyba nie działają z tym soulem za bardzo. Czy soul nie działa z tymi łzami namierzanymi? Dobra, Arek, Arkę browarkę. Teraz troszeczkę ostrożnie, ponieważ masz niski stan zdrowia i nie masz karty. Dobra, teraz easy. Teraz easy. Teraz easy peasy. No. Pokoś się, ale nie leź w moją stronę. Zatrzymaj się w końcu. Nara. Bara. Psiu. Mało ty void. He's a purr in the basement. Okej, bierzmy sobie coś z dołu. Ej, wait! Ja zawsze mogłem się wylecić. Myślałem, że jestem bezbronny, a ma zawsze łapkę. Muzyka jest zajebista na tym piętrze, nie? Przed walką jest zajebista. Z Undertale mi się kojarzy. Nie wiem, czemu tak jest. A w Undertale jest zajebista muzyka. Jeżeli ktoś nie wie, co jest Undertale, to szczerze polecam tę grę. Jest mocna, w chuj. Zajebista wręcz. 3-4, ale... Okej, okay, Cricket Head to jest zdecydowanie coś, za co bym się sprzedał. Jeżeli na YouTubie ktoś zaoferuje kiedyś deal, że mi da Cricket Heada na życie, ja się mu sprzedam całkowicie. Oddam mu całe swoje ciało. Będzie mi tego mało. Jurr, kurde. Rymy, rapy, fapy. Weźmy Perpila Strength'a, nie odpalajmy, ponieważ mi jednego Soulheart'a zabierze wtedy. A, dawaj to.
Trujące bomby, jej, przydatne w cholerę, bardzo. Przydatne jak hoj. Petro Change, okej, Petro Change do czysta jak najbardziej chcę zachować. No i patrzcie, hash był tyle... Był taki tankowny, że tutaj praktycznie przeciwników rekce na jeden strzał i na kilka much. A hasza to ja rapiłem dość długo, z 2 minuty musiałem gwałcić, zanim odpadł. Ja nie pokonuję przeciwników, ja ich gwałcę po prostu od razu. Tą moją nogą. Okej. Equest Message, to sobie odpalamy jak zwykle. Oczywiście stałem w ścianie i gra pomyślała, że stoję w ścianie i po chuj mi to postawić koło ściany. Skoro ja stoję w ścianie, to nie pojawi się żadne przejście. Fajnie. Miło, miło gra, naprawdę super pomysł. Super pomysł, Edmund, na zrobienie takiej gównianej gry, która nie wyczuwa, że jesteś w ścianie i tam tworzy przejścia. Co żałosne to było. I klucze na... Fuck you! Tak nie chciałem. I ślepy zaułek i otwierajmy to oczywiście. Purity, nie wiem, po co mi jest Purity odpalę, bo chcę mieć... Ponieważ chcę mieć to, chcę mieć Petro, chcę mieć moje. Gdzie jest boss room? Pewnie tu. No bo i nie. Taki penis. Ancestors. Go. Kurde, opłacało się, powiem wam, dochodzenie tam i branie tego jednego czarnego serca. Deal przydatny. The Sun, no jasne. Przejdźmy sobie tu, pokażmy jakim jesteśmy rebelami. Nie idźmy tam, gdzie gra nam pokazuje. Przechodźmy tam, niszmy mury. Po chuj mi ta łapa już jest. Trzeba by łapę kota na coś wymienić. Szczerze. Ponieważ już mi się na nic nie przyda, mam tyle zdrowia, że mogą się obsrać. I nie mam żadnych czerwonych serc, więc... Faktycznie nie mam do czego je użyć. Pik, 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 pik. Def. Ech, bo chcą mi def na jedną walkę. Bere, bere, bere. Heremere, hasz, hasz. Heszkę w meszkę him. Heszkę w meszkę ryszki, szyszki, giń. Dawaj, dawaj, dawaj. Bang. Do widzenia. Salut. Lecimy tam. Ej, nie, tam runa wypadła. Dobra, mogłem sprawdzić, czym to jest. No, ale chyba nic to za bardzo nie może mi nic dać więcej, niż Petro mi daje. Żadne z tych nie jest przydatne w tym momencie. A z tych, to tym bardziej mi jest nieprzydatne. Liczmy na kolejne Petro. Pokeball też mi nie jest przydatny na tym momencie. Troszeczkę może mi się przydać nawet... może mi się przydać Pinking Shears, ponieważ Pinking Shears jest całkiem spoko. Dużo damage'a zadaje. Forty Hour Energy jakieś... Sobie po co mieć Forty Hour? Nie ma żadnej pigułki, która roluje itemy, no. Nie ma co. I dali mi Pyro w tym ranie, a po prostu, tak po prostu mam 99 bomb. Nie wiem, przynajmniej przez chwilę. Co sobie postawmy w rogu? Ej, Mega Stana bym mógł rozwalić. Aha, dobra, bo w sumie to nie działa nawet. Nieważne, flamiłem Edmunda za to, że się nic nie pokazuje. A po prostu nie może się pokazać przejście, ponieważ nie ma nic niżej. Ja to jestem derpem jednak, nie? Dobra, ale naprawdę. Petro to jest must tutaj. Petro i klucze to są rzeczy, których ja potrzebuję. Ponieważ skrzynki się zrobią same, muszę je tylko czym otwierać mieć. Może D6 mi dropnie, hmm? Ja bym się ucieszył. Jeszcze jakiś polifemus na końcu. Znaczy praktycznie nie muszę nic tutaj już mieć, ponieważ jestem w stanie zesrać te Blue Baby w 3 sekundy. No ale chodźmy jeszcze pogrzebać na tym pięterku, a nuż coś się trafi. Zróbmy się tak najbardziej nakoksanego izacka, jakiego jesteśmy w stanie teraz zrobić. Roluju, co to były za łzy? Z upgrade'owanym jakiś mega meł. Chory na mordę. Bęk. No i patrzcie, teraz mi skrzynki nie dropią w ogóle. O cóż chodzi? Tyle ich było przed chwilą. Lil. Resistant kolejny. Na Mega Stana by się przydał, ale...
No nie mam jak wejść do Megastana, ponieważ klucz olałem na rzecz lepszych itemów. A innego sposobu nie ma. Aktualnie. Bo magicznego Angel Roomu tutaj nie dostanę. Więc przejdę jeszcze te kilka pokoi i wejdę na ostateczną walkę z naszym Nemezji. Czyli Lubobo. Ten uczuć, kiedy przed chwilą walczył, jest trudniejszym przeciwnikiem niż z finalnym. Może Petro. Equas, fuck you. Petro byłoby spoko, no. Nie ukrywam, że Petro byłoby fajne. Ale nie, no po co? Dobra, Secret Roomu mi się nie chce szukać. Biorę co się da. Albo chce mi się szukać. Nevermind. Nie no, nie chce mi się. Wyjebane po całości. Albo tu jeszcze odpalę sobie bandę. Tu jest ładne miejsce na Secret Room. A w nim gówno, gówno i gówno. Judgmenty mogę sobie robić. Ta, jasne. Daj mi jakiś item ładny. Dzięki. Na cholerę mi to jest. Wziąłem fajny item, a nie gówno jakieś paskudne. Dobra, czy ta teoria o super cyklumach działa? No tutaj średnio. Bang, bang, nara. Salut. No już za nic nie zrobisz, mam tyle. Tyle itemków fajnych, które nie dopuszczają tego, że się możesz obsrać i nic mi nie zrobisz. Dobra, nara, wychodzimy stąd. Hasz zaliczony, Megastan niekoniecznie. Szkoda, że Megastan nie było. Ale na tym musi wam starczyć. Bo to koniec tego odcinka, więc dzięki za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć!